Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w nowym roku, w nowym filmie. Ja dzisiaj chciałabym Wam zająć dosłownie, mam nadzieję, kilkanaście minut maksymalnie i poopowiadać Wam o moich sposobach na to, jak wchodzę w nowy rok z taką pozytywną, optymistyczną energią. Przyznam szczerze, że Sylwester co roku, mimo że jest dla mnie, wiecie, takim fajnym momentem, gdzie się mogę odprężyć, zawsze jestem albo w piżamie, albo jestem w dresie, na pewno też nie robię makijażu, raczej wiecie, wszystko na luzaka, natomiast w ciągu właśnie tych kilku godzin, kiedy ten Sylwester trwa i spędzamy fajnie czas, mimo wszystko nachodzą mnie troszeczkę takie melancholijne myśli, właśnie, że jestem, wiecie, o rok starsza, co ten rok przyniesie, czy będzie pozytywny, czy może wręcz przeciwnie, jakie czyhają na mnie pułapki, problemy. Natomiast mimo wszystko w tej melancholii staram się znaleźć pozytywy i właśnie dzisiaj o tych pozytywach, jak to jest, że 1 stycznia właśnie budzę się i mam bardzo taką pozytywną energię, jest jej dużo i właśnie staram się z Wami tą energią potem w ciągu roku dzielić. Wyłączyłam lampę, bo coś mi świrowała i mam nadzieję, że nie będzie teraz kiepskiego światła. W każdym razie skończyłam na tym, że pierwszy, najważniejszy dla mnie punkt właśnie, żeby być jakby przez cały rok szczęśliwym, nie tylko na początku, to, żeby ogólnie doceniać to, co się mam. Bo my często w tym takim codziennym pędzie, gdzie po prostu mamy mnóstwo obowiązków, przede wszystkim pracę zawodową, ale też obowiązki domowe, zapominamy w ogóle, żeby się na chwilę zatrzymać, a raczej wiecie, żeby odprężyć mózg i zastanowić się nad tym, co my właściwie mamy i z czego możemy się właśnie cieszyć, z czego możemy być dumni, za co jesteśmy wdzięczni. Ja przyznam szczerze, że dopiero otwarłam sobie oczy na to w tamtym roku. To się jakoś tak złożyło z tym, że zaczęłam praktykować w marcu właśnie jogę. Zaczęłam też troszeczkę medytować, żeby wiecie, jakby uspokoić właśnie swój umysł i dać mu czas na relaks. I podczas właśnie medytacji zaczęłam dostrzegać to, że jest mnóstwo rzeczy właśnie takich drobnych, które na co dzień w ogóle nie dostrzegam, a one właśnie sprawiają, że jestem szczęśliwa. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja była zdrowa, żeby moja rodzina była zdrowa, bo kiedy tego zdrowia nie mam, to myślę, że wszystkie inne rzeczy też niestety kuleją i nie są nam w stanie właśnie sprawić radości. Więc zaczęłam w końcu doceniać w tamtym roku to, że jestem zdrowa, ale też właśnie takie drobne rzeczy. Niby pandemia zamknęła nas w domach, ale stwierdziłam, że kurczę, przecież mi w tym domu jest dobrze. Mieszkam w miejscu, które wiecie, sprawia, że właśnie czuję się dobrze, że jestem szczęśliwa, że mogę się rozwijać. Nie mam, wiecie, jakichś sąsiadów, którzy by mi bez przerwy przeszkadzali albo nie mieszkam przy bardzo ruchliwej ulicy, gdzie po prostu hałas ciągle bym miała właśnie w domu. Zaczęłam doceniać takie drobne rzeczy i tak jak powiedziałam, my na takich małych rzeczy na co dzień w ogóle nie dostrzegamy, a one właśnie składają się tak cegiełka po cegiełce, myślę, że na takie całościowe szczęście. Ja mogę śmiało Wam powiedzieć, że jestem ogólnie osobą szczęśliwą, ale to nie jest tak, że nie dotyczą mnie żadne problemy, że nie mam właśnie jakichś ciężkich chwil albo kiepskiego nastroju. Natomiast patrząc na to jakby całościowo, muszę przyznać, że naprawdę jestem szczęśliwa, ale dopiero odkryłam to właśnie w tamtym roku, jak pandemia zamknęła mnie w domu i nagle właśnie świat się dla mnie zmienił, nie mogłam wychodzić, wiecie, tak jak wcześniej, spontanicznie na zewnątrz, nie mogłam podróżować, co bardzo lubię, gdzieś wiele właśnie takich codziennych aktywności, no musiałam po prostu zaprzestać, ale odkryłam rzeczy zupełnie nowe, albo takie, które cały czas ze mną były, ale ich w ogóle nie dostrzegałam, więc myślę, że warto właśnie w nowym roku na początku docenić to, co się ma. Ja też nauczyłam się czegoś takiego właśnie w tamtym roku, żeby nie oczekiwać od życia zbyt wiele, bo życie może nas zaskoczyć pozytywnie, ale też negatywnie i właśnie na początku tamtego roku miałam całkiem sporo planów, potem przyszła pandemia i okazało się, że życie te plany moje zweryfikowało. Pojawiły się nowe, ale też niektórych po prostu nie byłam w stanie zrealizować i pomyślałam sobie, że rzeczywiście czasami stawiamy sobie za wysoko poprzeczkę, stawiamy sobie przed sobą zbyt wiele celi, które byśmy chcieli osiągnąć, albo mamy te cele po prostu jakby określone bardzo nierealnie. Marzymy o czymś, chcielibyśmy czegoś po prostu dokonać, co nie do końca jeszcze na danym etapie jest, wiecie, w zasięgu naszych rąk, co możemy
wiecie, osiągnąć. I myślę, że właśnie warto po prostu zacząć żyć. Nie wymyślać sobie, nie kreować tego, jakie to życie będzie w przyszłości, nie zamykać się na właśnie myślenie tylko celami i tym, co przyniesie przyszłość, tylko żyć tu i teraz i właśnie brać życie takie, jakie jest i nie oczekiwać od niego zbyt wiele, bo życie może być bardzo przewrotne, bardzo zaskakujące i właśnie pozytywnie i negatywnie i po prostu przyjdzie nam z różnymi rzeczami się zmierzyć, na które nie jesteśmy przygotowani i myślę, że wtedy warto właśnie złapać tego byka za rogi i poczuć, że rzeczywiście żyjemy, a nie jesteśmy w jakimś takim zamkniętym schemacie, który tylko nam mówi, że mamy dążyć do jakichś konkretnych celów. Natomiast, jeżeli jesteście osobami, które lubią stawiać sobie przed sobą cele, to jasne, możecie to dalej robić. Ja Wam w jednym z kolejnych filmów opowiem, dlaczego ja w tym roku przestałam stawiać sobie cele. Wyjaśnię, co mam teraz w głowie, jak mam zamiar właśnie ten rok spożytkować. Oczywiście nie będę siedzieć na kanapie i nie robić nic i nie mając właśnie żadnych celi. Natomiast opowiem Wam właśnie, dlaczego tych celi nie mam i jak mam zamiar właśnie ten rok spędzić. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które lubią sobie planować, szczególnie na początku roku, podejmowanie właśnie różnych kroków w dążeniu do konkretnych celów, to róbcie to nadal, jasne, to jest fajne, żeby mieć właśnie w życiu coś, do czego się dąży, natomiast stawiajcie na takie cele, które są dla Was właśnie realne, które nie sprawią, że... Jeżeli one będą nierealne i wy będziecie do nich, wiecie, tak ślepo dążyć, a noga wam się powinie po raz setny, to po prostu może być to bardzo demotywujące, takie destrukcyjne i myślę, że joga też mnie nauczyła tego, że cel sam w sobie nie jest jakby najważniejszą rzeczą, która na nas czeka, tylko sama droga, proces właśnie dążenia do spełnienia tego celu też może być bardzo fajny i można czerpać bardzo wiele z tego i jeżeli chodzi o takie wewnętrzne nasze szczęście, ale i nasz rozwój, możemy się po drodze bardzo wielu rzeczy o sobie dowiedzieć czy o innych, możemy odkryć w sobie rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, więc nie bądźmy skupieni tylko i wyłącznie na realizacji konkretnego celu, ale cieszmy się też tą drogą, którą musimy pokonać właśnie, żeby do tego celu dojść. W zależności od tego, nie wiem, czy będziecie rzucać palenie, to już każdy papieros mniej to jest naprawdę rzecz, z której warto się cieszyć. Albo jeżeli chcecie, no wiecie, ja teraz pojadę takimi standardami, ale wiecie, o co chodzi. Zazwyczaj właśnie my stawiamy na takie standardy, czyli na przykład zrzucenie wagi, to nie miejcie w głowie, że chcę schudnąć 10 kg i będę się cieszyć dopiero wtedy właśnie, jak te 10 osiągnę, tylko cieszcie się tą drogą, że jest kilogram mniej, że jest pół kilograma mniej, że sylwetka wygląda lepiej, że samopoczucie macie lepsze. Mam nadzieję, że wyjaśniłam, o co mi dokładnie chodzi. Natomiast też zapraszam Was na któryś właśnie z kolejnych odcinków. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu właśnie w niedzielę może pojawi się odcinek, gdzie opowiem Wam, co odpuściłam sobie totalnie w tym nowym roku, żeby uczynić go lepszym niż ten poprzedni i dlaczego właśnie nie stawiam sobie w tym roku celów. Następna rzecz, którą już praktykuję od bardzo, bardzo dawna, czyli otaczanie się pozytywną energią ludzi i miejsc. Staram się w swoim otoczeniu mieć osoby, które wywołują u mnie pozytywne emocje, właśnie pozytywną energię, które wręcz są takimi moimi akumulatorami, wiecie, takimi bateriami, które mnie fajnie ładują i napawają właśnie optymizmem, taką chęcią do życia. I tak samo jest z miejscami. Ja bardzo lubię podróżować. No wiecie, w czasach pandemii było to niemożliwe albo bardzo ograniczone. Natomiast zaczęłam doceniać w końcu miejsce, w którym mieszkam, czyli moje mieszkanie. Kiedyś było tak, że nie lubiłam za długo siedzieć w domu, bo nie wiem, miałam takie poczucie, że dom mnie rozleniwia, że w domu jest nudno, że co ja będę w nim robić, że trzeba po prostu podróżować albo trzeba spacerować, ciągle coś, wiecie, robić, wychodzić z niego. I pod koniec tamtego też roku odkryłam bardzo fajną książkę, o której będę Wam właśnie w tym kolejnym odcinku opowiadać, która otworzyła mi oczy na to, że my jesteśmy za bardzo zafiksowani produktywnością, żeby ciągle coś robić. Osoby, które, wiecie, odpoczywają, które się relaksują, które nie robią w danej chwili nic konkretnego, są uznawane za osoby bardzo często leniwe. Ja próbuję właśnie w tym roku z tym mitem u siebie zerwać i w końcu dać sobie odpocząć i też właśnie pokazać sama sobie, że dobrym miejscem do odpoczynku jest właśnie dom, że ja nie muszę wcale podróżować nie wiadomo gdzie, żeby być zadowoloną, żeby się właśnie
zrelaksować i myślę, że właśnie to dał mi poprzedni rok, że ja w końcu zaczęłam to mieszkanie swoje doceniać i myślę, że to też jest bardzo istotne, żeby właśnie czerpać pozytywną energię od ludzi, z którymi spędzamy czas i z miejsc. Warto oczywiście pozbyć się jakichś takich toksycznych relacji, natomiast jest to niesamowicie trudne i ciężko jest po prostu tak z dnia na dzień niektóre osoby, które są właśnie dla nas toksyczne, które powodują u nas, nie wiem, kiepski humor, złe samopoczucie, ciągłą taką niską samoocenę, po prostu skreślić z dnia na dzień i nie utrzymywać z nimi kontaktu, ale myślę, że trzeba powolutku, małymi krokami właśnie takie zmiany wprowadzić i otaczać się tymi ludźmi, którzy was motywują, a nie właśnie wpływają negatywnie na to, jak siebie postrzegacie, co robicie, jak się czujecie. Więc pozytywne osoby i pozytywne takie miejsca, może to być, tak jak mówię, w moim przypadku po prostu mieszkanie, odkryłam je totalnie na nowo i właśnie cieszę się, że jest tu taka właśnie dobra atmosfera, bo nie tylko, że spędzamy w domu fajnie czas, to też mam dużo roślin wokół siebie, które powodują właśnie, że jest na czym oko zawiesić, tylko u mnie na przykład stoi moja przepiękna monstera. Więc cieszę się, że w końcu w tym naszym mieszkaniu chcemy spędzać czas, a nie mamy potrzeby ciągle, wiecie, z niego wylatywać. I to, co też dał mi poprzedni rok, to nauczenie się w końcu, żeby znajdować czas tylko i wyłącznie dla siebie, na swoje hobby i właśnie będę próbowała w tym roku też znaleźć czas na relaks, na taki odpoczynek pod tytułem nie, że siedzę na kanapie, wgapiam się w telewizor, a moje myśli i tak gdzieś krążą wokół zadań, które mam do wykonania na przykład następnego dnia, tylko chciałabym się rzeczywiście skupić na takim odpoczynku, gdzie moje ciało i umysł odpoczywają. Wiem, że pewnie bardzo długa droga przede mną, ale właśnie ta książka, o której wam przed chwilą wspomniałam, otwarła mi na to oczy, że po prostu dążymy ciągle, żeby być czymś zajęci, nie znajdujemy w ogóle czasu na odpoczynek, co ma bardzo destrukcyjny wpływ na nas. No i też myślę, że kultura ma na to bardzo duży wpływ i ja bym chciała w tym roku właśnie o to zawalczyć, żeby nie uważać siebie za osobę leniwą czy mniej produktywną, jeżeli po prostu odpoczywam, tylko po prostu, żeby ten odpoczynek sobie dać. Bo myślę, że czasami po prostu w tamtym roku brałam sobie troszeczkę za dużo na głowę i po prostu odbijało się to na moim, wiecie, samopoczuciu, na moim humorze. I mimo, że w tamtym roku właśnie nie potrafiłam jakby tak typowo odpoczywać, zawsze byłam właśnie chociażby głową czymś zajęta, to mimo wszystko wyrobiłam sobie taką codzienną rutynę, że zaczęłam wstawać już na początku tamtego roku, właśnie stworzyłam sobie taką rutynę, że wstawałam o 6 rano. Pierwsze co, no sorry, ale u mnie to jest kawa, ja wiem, że to może jest niezdrowo tak pić, wiecie, na pusty żołądek i tak dalej, ale walczę z tym, staram się najpierw wypić, wiecie, ciepłą wodę, czy w ogóle, żeby się napić tej wody, a dopiero potem kawę. Natomiast nie ukrywam, no nie idzie mi zbyt dobrze. Zobaczymy, co przyniesie ten rok. W każdym razie piłam właśnie kawę. Później siadam przed komputerem, sprawdzam, czy mam jakieś komentarze, e-maile, na które muszę odpowiedzieć, a potem po prostu robiłam trening. Powiem wam, że tak się wkręciłam w 2019 właśnie w ćwiczenia, że to się stało teraz dla mnie tak naturalne, że ja po prostu lubię właśnie rano po tej kawie wskoczyć na matę i się te pół godziny czy tam godzinę zmęczyć. Więc cieszę się, że wyrobiłam sobie w sobie taki nawyk, żeby właśnie znaleźć ten czas dla siebie. Ja mam ten plus, że mój syn, wiecie, dosyć długo śpi, do tej 9, czasami nawet i do 10, więc ja mam rzeczywiście te poranki dla siebie, ale zdaję sobie sprawę, że jest dużo mam, czy w ogóle dużo rodziców, czy innych osób, które są bardzo zapracowane i nie mają czasu właśnie, żeby znaleźć go dla siebie, ale uwierzcie mi, że warto, bo jeżeli zadbacie o siebie, to odczuje to też otoczenie, szczególnie jeżeli jesteście, wiecie, rodzicami, czy w ogóle mieszkacie z rodziną, odczuje to wasza rodzina, wasi współpracownicy, będziecie mieć więcej energii, będziecie bardziej pozytywni. Jeżeli człowiek myśli tylko i wyłącznie o świecie dookoła, żeby uszczęśliwiać innych, a nie znajduje tego czasu dla siebie, to niestety, ale po czasie może się po prostu wypalić, albo zabraknie mu po prostu tej życiowej energii, którą się tak chętnie z innymi dzieli. Więc ja postanowiłam właśnie w tamtym roku, żeby znaleźć czas dla siebie i uwierzcie mi, po roku stosowania tej praktyki
nazwijmy to praktyki, bardzo pozytywnie właśnie na tym wyszłam i też moje otoczenie, bo zauważyłam, że mam więcej energii, mój syn jest bardziej zadowolony, bo mama jest wiecznie uśmiechnięta, on w ogóle bardzo lubi, jak właśnie przychodzę rano i go budzę i wiecie, od razu z uśmiechem i mówię: dzień dobry, wstawaj, kolejny fajny dzień, będziemy robić super rzeczy, ale nie byłabym taka pozytywna, gdybym właśnie wcześniej tego czasu dla siebie nie znalazła. Natomiast właśnie, jeżeli jesteście osobami zapracowanymi, które mają, nie wiem, więcej niż jedno dziecko, mnóstwo obowiązków domowych, zastanówcie się, czy chociaż te 5 minut dziennie, chociażby wieczorem, nie jesteście w stanie znaleźć dla siebie, żeby poczytać, nie wiem, napić się czegoś dobrego, zrobić sobie maseczkę na twarzy, jeżeli jesteście dziewczynami. No wiecie, cokolwiek, co lubicie robić, żeby poświęcić temu choć 5 minut i żeby w tym czasie nikt wam nie przeszkadzał. Ja wiem, że to może być w wielu przypadkach bardzo trudne, ale uwierzcie mi, jest to do zrobienia i ma to naprawdę bardzo pozytywny wpływ na naszą głowę. Ja się w ogóle, zawsze mam wrażenie, byłam dosyć pozytywna, ale mam wrażenie, że w tamtym roku, mimo że była pandemia, to zrobiłam się jeszcze bardziej taka pozytywna i mam nadzieję, że w tym roku na moim kanale właśnie będziecie tą pozytywną energię u mnie odczuwać i mam nadzieję, że będę się mogła nią z wami dzielić. To było 5 takich bardzo prostych rad, natomiast mam wrażenie, że właśnie często o takich podstawach zapominamy i gdzieś biegniemy do jakiegoś celu, który czasami jest, wiecie, dla nas nieosiągalny, ale my o czymś bardzo marzymy, a zapominamy właśnie o tym, żeby żyć tu i teraz, żeby doceniać to, co się ma, tą energię pozytywną, właśnie ludzi, miejsc, tego, co robimy, na co możemy sobie pozwolić, więc życzę wam, żeby w tym roku udało się wam to osiągnąć. Dajcie znać, czy któraś z tych rad wydała wam się pomocna, że wprowadzicie ją w życie. Może macie jakieś swoje sposoby na to właśnie, jak wejść w nowy rok tak pozytywnie, optymistycznie. Jeżeli ten film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi jak zwykle bardzo, bardzo miło i zapraszam was właśnie na kolejny odcinek. Na dzisiaj się z wami żegnam, pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa, pa.